Większość, Godka, nowoczesność. Według kandydatów lewicy Śląsk powinien być zauważany nie tylko na terenie naszego regionu, ale także poza nim. A to, co powinno nas wyróżniać, to nasza tradycja, potencjał i przywiązanie do tożsamości. Magda Sincewicz. Osób deklarujących narodowość śląską jest w Polsce prawie 600 tysięcy. Od wielu lat walczą o swoje prawa. Nie tylko w naszym regionie, ale także poza granicami województwa. Dla nas na lewicy istotne jest to, żeby wszyscy obywatele bez względu na swoją przynależność etniczną, bez względu na to skąd pochodzą, czuli się dobrze. I jestem tutaj, tak, przyjechałam tutaj z Warszawy trochę jako właśnie taki symbol wsparcia dla naszych działaczy ze Śląska i dla ludności śląskiej. Ludności, która choć posługuje się swoim językiem, niczym nie różni się od reszty kraju. Śląsk to jest region w ogóle z niesamowitym potencjałem. Ja tutaj dostrzegam taki potencjał właśnie technologiczny i naukowy. Wydaje mi się, że możemy tutaj ściągnąć dużo wykwalifikowanych specjalistów, specjalistek z różnych dziedzin. Takich, którzy bez względu na to, gdzie są, będą kierować się tymi samymi zasadami. U nas nie jest tak, że śląski kandydat, kandydatka tutaj na miejscu opowiada, że on wszystko dla Śląska, że język, że mniejszość, a kiedy wyjechać za granicę, to się okaże, że tam mówią już co innego. Dla nas te postulaty są kluczowe od początku, to są postulaty ogólnokrajowe. Między innymi mówiące o uznaniu języka śląskiego za język mniejszościowy, którego będzie można nauczać w szkołach. Choć nie wszystkim to się podoba. Nieładnie to brzmi moim zdaniem po prostu. Tym bardziej jeszcze jak kobieta mówi po śląsku, to nie, nie. Niektórzy nie wyobrażają sobie jednak, by mieli zapomnieć skąd pochodzą. Ja jestem Ślązaczką od urodzenia, więc dla mnie ta Godka śląska jest bardzo ważna. To jest mój heimat. Heimat, którego mieszkańcy zasługują na to, by wysłuchać ich głosu.